nami przypomina, jak w województwie śląskim PiS i marszałek Chełstowski doszli do władzy. Otóż w wyniku zdrady jednego człowieka, w wyniku zdrady pana Kałuży, w wyniku oszustwa, korupcji politycznej. I dzisiaj wszyscy mieszkańcy Śląska widzą, jak chaotycznie, jak bezmyślnie, jak bez żadnego pomysłu zarządzane jest województwo. Ale jesteśmy tutaj, żeby opowiedzieć państwu o wielkiej, kolejnej pisowskiej aferze, tym razem aferze na miarę afery respiratorowej, tylko tutaj w województwie śląskim. Otóż spółki podległe marszałkowi, spółki, nad którymi nadzór powinien mieć pan Chełstowski, okazuje się, że są pod nadzorem i są przedmiotem działań operacyjnych służb, gdyż doszło do wyprowadzenia grubych milionów pieniędzy polskich podatników, również pod pozorem walki z COVID. I dlatego jesteśmy tutaj wspólnie z parlamentarzystami, radnymi sejmiku, by opowiedzieć państwu, jakie konkretne działania będziemy podejmować i podejmujemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ale przede wszystkim, by powiedzieć, że czas PiS-u, czas tego marszałka i czas tego zarządu już się skończył. Nie mają nic do zaoferowania, są tylko po to, by ich ludzie paśli się w spółkach podległych marszałkowi i dzisiaj, gdyby pan Chełstowski miał odrobinę honoru, to razem ze swoim kolegą, panem Kałużą, podaliby się do dymisji. Nie radzą sobie, jedynym celem, dla którego są tutaj w tym urzędzie, dla którego są w województwie śląskim, to by ich kolesie w kolejnych spółkach mogli robić lewe interesy, czego już nawet nie ukrywa pisowska prokuratura, czego nie ukrywają pisowskie służby, a o szczegółach pisała między innymi Gazeta Wyborcza w artykule, który szczegółowo opisywał to, co stało się w Funduszu Górnośląskim i w jaki sposób wyprowadzano stamtąd pieniądze. O szczegółach tych wszystkich opowiedzą nasi parlamentarzyści i nasi radni. Szanowni Państwo, no jest afera respiratorowa to w Warszawie, a my mamy taką śląską aferę maseczkową. Mechanizm korupcjogenny bardzo podobny, ten sam. Ogromne pieniądze, ponad 100 milionów złotych i żerowanie na strachu, niewiedzy, niepokoi ludzi związanych z COVID-em, związanych z pandemią. Ten moment wykorzystuje się do tego, żeby tworzyć specjalne fundusze i wykorzystywać tryb bezprzetargowy po to, żeby przepłacać, nadpłacać, a ostatecznie zarabiać i ciągnąć kasę. Chcemy się o tym dowiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się w Funduszu Górnośląskim, ale to nie fundusz jest problemem, tylko marszałek Chełstowski i jego zarząd, bo ktoś wymyślił ten program, ktoś przekazał pieniądze, ktoś sprawował nadzór nad tym, ktoś kręcił tą głową, która, no nie wiemy co, ale myślę, że niedługo się dowiemy. Także wkraczamy do Urzędu Marszałkowskiego, będziemy chcieli iść do Funduszu Górnośląskiego po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda i po to, żeby unaocznić, że ten zarząd województwa, ta większość, która zbudowała się na zdradzie, na korupcji politycznej, nie ma już mandatu do rządzenia. Szanowni Państwo, jako radni Koalicji Obywatelskiej jesteśmy głęboko zaniepokojeni wynikami śledztwa Centralnego Biura w Funduszu Górnośląskim. Dlatego w piątek złożyliśmy wniosek do przewodniczącego sejmiku o zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmiku, ponieważ żądamy od zarządu Prawa i Sprawiedliwości, od marszałka Chełstowskiego wyjaśnień, konkretnych informacji o wynikach tego śledztwa. Będziemy także kontrolować wspólnie z parlamentarzystami Departament Funduszu Społecznego i Departament Nadzoru Właścicielskiego. Jest bałagan, jest chaos, nie ma żadnej kontroli nad zarządu, nad spółkami. Szanowni Państwo, Fundusz Górnośląski to jedna z najważniejszych spółek samorządu województwa śląskiego. 92% akcjonariuszu należy do samorządu. Także będziemy kontrolować, będziemy pytać na sesji pana marszałka PiS. Dziękuję.
Szanowni Państwo, w związku z powyższym już za chwilę rozpoczynamy kontrolę poselską. Tutaj wchodzimy do Urzędu Marszałkowskiego, ale również będziemy nie tylko tutaj kontrolować, będziemy również kontrolować spółki podległe marszałkowi, a także Fundusz Górnośląski. Jeśli są jakieś pytania, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Czy chcemy, żeby sesja odbyła się niezwłocznie? Żądamy od marszałka Chełstowskiego tego, by podał pełną informację. Natomiast powinna się odbyć w terminie 7 dni, więc taki wniosek został złożony w piątek. Powinna być sesja w tym tygodniu. Jeśli pan Chełstowski nie ma nic do ukrycia, to powinien zrobić to natychmiast po to, by radni, ale przede wszystkim opinia publiczna dowiedziała się o przyczynach braku tego nadzoru i ile tak naprawdę pieniędzy zostało wyprowadzonych z Funduszu Górnośląskiego, a de facto z województwa, z budżetu województwa śląskiego. Ja chciałam jeszcze zapytać o wyniki wyborów, pierwszej tury wyborów Rudy Śląskiej. Jest z nami pani radna Urszula Koszucka, mieszkanka Rudy Śląskiej, szefowa tamtejszej struktury, więc bardzo proszę panią radną, bo to jej między innymi sukces. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w wyborach w Rudzie Śląskiej. My jako lokalna struktura Platformy Obywatelskiej cieszymy się z dwóch powodów. Po pierwsze, że wygrał nasz promowany Michał Pierończyk, a po drugie, że wynik PiSu jest taki, jaki jest i nie dostał się do drugiej tury. Pokazuje to, że Rudzianie rozumieją, co się dzieje w naszym państwie i że rozpoznajemy dokładnie sytuację i finansową, i społeczną, i gospodarczą naszego kraju. I myślimy, że ta czerwona kartka, która pojawiła się w naszym mieście w Rudzie Śląskiej, będzie dobrym przykładem dla całego państwa. Dziękuję Państwu. Dziękujemy bardzo. Jeszcze. A to cóż więcej dodać? Dobrzy kandydaci, dwóch zastępców świętej pamięci Grażyny Dziedzic. Zostawiliśmy tą decyzję w rękach tych, którzy najlepiej znają miasto, czyli lokalnych społeczników, lokalnych działaczy, ludzi, którzy na co dzień pracują w Rudzie Śląskiej, radnych. No i oni wskazali to pierwszeństwo dla Michała Pierończyka. Mamy nadzieję, że ten wynik Michał powtórzy w drugiej turze. No i cóż, i najważniejsze jest, żeby w takich sytuacjach ufać mieszkańcom, żeby nie próbować narzucać rozstrzygnięcia, jeśli jest dwóch dobrych kandydatów. Naszym zdaniem było dwóch dobrych samorządowców. Natomiast no, Rudzianie znali lepiej, uważali, że Michał Pierończyk jest lepszym kandydatem. Dokładnie tak uważali nasi koledzy, nasze koleżanki z Rudzkiej Platformy Nowoczesnej, Lewicy, część Związku Górnośląskiego, Zieloni. Bardzo dużo tych, którzy na co dzień pracują, więc uznaliśmy, że ta rekomendacja powinna płynąć stamtąd i w to partia czy ludzie z Warszawy nie powinni ingerować. Jaki będzie finalny wynik? Ja jestem optymistą, ale tutaj wszystko w rękach Rudzian i jestem przekonany, że dokonają najlepszego z możliwych wyboru, czyli powtórzą to swoje wskazanie z pierwszej tury. Myśmy od samego początku jako Platforma Obywatelska, o tym mówił pan przewodniczący Tusk, oddawali tutaj pierwszeństwo tym, którzy są na miejscu. Ja przypomnę, że dokładnie tak zrobiliśmy w Rzeszowie. Wtedy też w Rzeszowie wyłoniono tylko jednego kandydata i dopiero po tym, jak mieliśmy taką rekomendację, udało mi się jako szefowi Platformy zbudować bardzo duże, szerokie poparcie. To przyniosło efekt. Tutaj było dwóch kandydatów wspieranych, dwóch samorządowców, dwóch wspieranych. Niektórzy politycy jawnie się w to angażowali. Myśmy wyszli z założenia, że najlepiej Rudę Śląską znają Rudzianie, że skoro jest rywalizacja, sportowa rywalizacja pomiędzy byłymi zastępcami, to ja mam absolutne zaufanie do radnej Koszuckiej, do radnych Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, do społeczników, że ich wskazanie będzie takie, że rozumieją miasto. I to, jak widać, się potwierdziło. Bardzo cieszę się, gratulowałem kandydatowi i teraz wszystko, ciężka praca przed nimi. Ja jestem wielkim przeciwnikiem, żeby w takiej sytuacji politycy z Warszawy czy też z innych miast wtrącali się w to, co dzieje się w Rudzie Śląskiej.
Była uchwała, było wsparcie ze strony Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej. Tak to jest w naszym statucie. To jest rzecz oczywista, że jeżeli są wybory lokalne, i pierwszeństwo należy do zawsze taka decyzja do lokalnych struktur. Tak było w Rudzie Śląskiej. Myśmy w to nie ingerowali, mając zaufanie do tych, którzy tam na co dzień mieszkają. I jestem przekonany, że nadal będą pracować dla kandydata, dla Michała Pierończyka. Wiem, że jest duże wsparcie ze strony właśnie osób tam zaangażowanych. Natomiast nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek traktował z góry mieszkańców Rudy Śląskiej, czy narzucał jakiekolwiek rozstrzygnięcie. Wygra tam na pewno samorząd, już wygrał samorząd. No, jak widać, pocałunek śmierci Jarosława Kaczyńskiego odbił się na czole kandydata PiSu, posła PiSu, bo nie wszedł nawet do drugiej tury. Także może tylko, jeżeli Marek Wesoły miałby komukolwiek w cudzysłowie podziękować za to, co stało się w Rudzie Śląskiej, to powinien podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu, że pogrzebał jego szansę na dobry wynik w Rudzie Śląskiej. I jeszcze jest jeden element, na który zwracam uwagę tu od takiej strony lidera partii politycznej. Otóż PiS w roku 2019 w Rudzie Śląskiej miał 44% poparcia. Z badań, które były przeprowadzone wśród osób wychodzących z lokali wyborczych, tak zwanych exit poli, deklarowane poparcie dla PiS-u w Rudzie Śląskiej to 33%. Czyli PiS stracił w Rudzie Śląskiej przez te 3 lata 11% poparcia. To jest czerwona kartka dla Jarosława Kaczyńskiego, ale to jest też pokazanie, że tu na Śląsku, nawet w takich miejscach bardzo trudnych, które nie zawsze były bastionem opozycji, jednak ludzie rozumieją, że na propagandzie, na kłamstwie, na pustych obietnicach nie da się zarządzać krajem, że prędzej czy później taka polityka upada. Jestem przekonany, że jeżeli będziemy nadal wśród opozycji tak intensywnie pracować w Rudzie Śląskiej, ale w innych miastach, to ten wynik PiS-u będzie grubo poniżej 30% w naszym regionie, bo Ślązacy, mieszkańcy województwa śląskiego, Zagłębiacy, mieszkańcy Częstochowy czy Podbeskidzia swój rozum mają. I pan poseł ze Śląska, pan poseł Morawiecki jakoś nie kwapi się, żeby tutaj przyjechać i rozmawiać ze Ślązakami. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.